Dzień dobry. Dzień dobry. Czy pani uczy języków obcych? Zgadza się. A konkretnie to jednego. A ja, proszę pani, znam kilka języków obcych perfekcyjnie. Włoski, angielski, hiszpański, nawet francuski. A do tego kilkanaście języków w stopniu podstawowym. No dobrze, ale po co mi pan to wszystko mówi? Rozumiem, że chce się pan zapisać do naszej szkoły językowej. Nie. Chcę się z panią założyć. O co? A o co się zakładają Polacy? O flaszkę. Nie, o pieniądze. No dobrze, możemy się założyć, tylko czego dokładnie będzie dotyczył zakład? Już pani tłumaczę. Jeśli zagnie mnie pani z jakiegoś języka obcego albo sprawi, że czegoś nie będę umiał albo wiedział, to wtedy płacę pani 2000 zł. I jeśli się to pani nie uda, to wtedy pani mnie płaci 2000 zł. Wchodzi pani w to? Wchodzę. Zobaczymy, jak sobie pan poradzi z językiem czeskim. Może od razu pani iść do bankomatu wypłacać to 2000, bo od razu pani przegrała. Proszę pani, w Czechach bywałem wiele razy. Jak siadam w knajpce w Pradze, to Czesi rozmawiają ze mną w taki sposób, jakbym się tam urodził. Rozumie pani? Zobaczymy. Nie no, kurde, nie wierzę. Tu się wszystko zgadza. Co za pochrzaniony język. Zaraz, jeszcze raz. Kwiecień to po czesku duben, a czeski kwetem to nie kwiecień, tylko maj. A 1 kwietnia, czyli prvni duben, to dla Czechów april. A 1 maja to jednak prvni maj, ale już 2 maja to 2 kwietnia. Nie no, kurde, no nie wierzę. No to się nie da. No ja pierdzielę, no. Proszę przywieźć mi piwo, jak będzie pan w Czechach.